poprzednim odcinku opowiadałem o spotkaniu, w trakcie którego Mussolini został pozbawiony władzy. Dziś o konsekwencjach tego spotkania. Grandi, który jakby nie patrzeć był autorem buntu przeciwko Mussoliniemu, spotkał się z Pietro da Quarne, zaufanym doradcą króla. Mimo że Grandi powiedział, że dokument potwierdzający obalenie Mussoliniego powinien zanieść do władcy sam Mussolini, to Grandi postanowił go uprzedzić, wiedząc, że ten może kombinować. Mussolini skontaktował się z rodziną królewską, aby poprosić króla o audiencję, aby zdać relację ze spotkania poprzedniego wieczoru. To wezwanie zaniepokoiło króla, który tego samego dnia postanowił aresztować Mussoliniego. W międzyczasie Mussolini spotkał się z japońskim ambasadorem Shinrokuro Hidaka, który czekał 3 tygodnie na kurtuazyjną rozprawę. Hidaka usłyszał prośbę Mussoliniego, by japoński premier skontaktował się z Hitlerem i przekonał go do zawarcia porozumienia ze Stalinem. W przeciwnym razie Włochy byłyby zmuszone do porzucenia sojuszu. Po południu Mussolini odwiedził dzielnicę San Lorenzo, aby obserwować zniszczenia spowodowane bombardowaniem, a kilka godzin później został aresztowany. Mussolini, eskortowany przez agentów, przybył do willi Savoia, gdzie czekał na niego król. Przywiózł kopertę z dekretem Wielkiej Rady. Duce próbował przekonać Wiktora Emanuela, że to głosowanie nie ma żadnej wartości prawnej i że wielu jego przeciwników już zmieniło zdanie. Król powiedział, że kraj jest w kryzysie i musi ustąpić ze stanowiska. Mussolini obawiał się o swoją przyszłość, ale król zapewnił go, że osobiście zadba o jego bezpieczeństwo. Duce poszedł do swojego samochodu, ale żołnierze kazali mu udać się do pobliskiej karetki dla jego bezpieczeństwa. Mussolini powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ale poszedł tam, a tam czekali już policjanci. Karetka opuściła park i popędziła przez Rzym, aż dotarła do koszar. W nocy Mussolini otrzymał uprzejmy list z pytaniem, gdzie chciałby spędzić najbliższy czas. Poprosił o wyjazd do swojej letniej rezydencji. Oczywiście to nie było możliwe. Włosi Mussoliniego rzucali po wyspach La Maddalena, Ponza, oczywiście żeby zmylić wywiadowców niemieckich, by nikt nie wiedział, gdzie Mussolini naprawdę jest. Finalnie został osadzony w Campo Imperatore w Alpach. W międzyczasie wszystkie centrale telefoniczne zostały zablokowane. Nowy szef policji polecił rzymskiemu kwestorowi aresztować wszystkich zwolenników Mussoliniego w stolicy. Przeorganizowano struktury. Odsunięto czarne koszule Mussoliniego od sprawowanych funkcji. Został zaprowadzony porządek. W całych Włoszech mężczyźni i kobiety wychodzili na ulicę i odcinali faszystowskie emblematy i usuwali z budynków plakaty propagandowe. W Rzymie rząd zamknął wysokich rangów faszystów w Forte Boccea, ówczesnym rzymskim więzieniu wojskowym. Brak pomocy był niezwykły. Zemsta ludu ograniczyła się głównie do niszczenia faszystowskich ozdób. Paolo Monelli, pisarz i dziennikarz, opisuje, co wydarzyło się w stolicy. Cisza letniej nocy jest przerywana pieśniami, krzykami i wrzaskami. Obywatele, obudźcie się, aresztowali Mussoliniego. Mussoliniego na śmierć, precz z faszyzmem. Brzmiało to jak krzyk niemego, który po 20 latach odzyskuje głos. Szyby gwałtownie się rozświetlają, frontowe drzwi otwierają się, domy są puste, wszyscy są na zewnątrz, obejmując się nawzajem, mówiąc sobie o nowościach, tymi prostymi i wybujałymi gestami należącymi do ludzi ogarniętych emocjami. Pasjonaci rzucają się na tych, którzy wciąż noszą faszystowskie odznaki, wyrywając je, depcząc po nich, precz z robakiem. Kolumny ludzi idą wysławiać króla. Bez jednego strzału Mussolini i partia faszystowska, którzy dominowali we Włoszech przez 21 lat, padli. Niemcy otrzymali wiadomość o aresztowaniu Mussoliniego około 19:30 i natychmiast poinformowali Berlin. Führer był wściekły. Od 26 lipca do 8 sierpnia 8 niemieckich dywizji i 1 brygada zostały przeniesione bez zgody Włoch do północnych i środkowych Włoch. To są te same oddziały, których Hitler odmówił Mussoliniemu 2 tygodnie wcześniej, gdy Mussolini ostrzegał Hitlera, że jeśli nie dostanie tych wojsk, to padnie. Po umożliwieniu ludowi świętowania 26 lipca rząd ogłosił stan oblężenia i godzinę policyjną.
27 lipca odbyła się pierwsza Rada Ministrów pod przewodnictwem nowego premiera Pietro Badoglio. Na tym samym spotkaniu postanowiono rozwiązać partiofaszystowską Wielką Radę Izbę Faszystów oraz specjalny Trybunał Obrony Państwa. Grandi przekazał relację ze spotkania przedstawicielowi prasy zagranicznej w niedzielę rano, ale wiedział, że on sam jest faszystą, a nowy rząd nie dopuści informacji, że to faszyści zagłosowali przeciwko Mussoliniemu. Mussolini przebywał w więzieniu, a właściwie ośrodku narciarskim Campo Imperatore. 26 lipca 1943 roku Otto Skorzeny, austriacki wojskowy, jeden z najlepszych komandosów Rzeszy, spotkał się w Wilczym Szańcu z Adolfem Hitlerem, od którego otrzymał rozkaz udziału w operacji, która miała na celu uwolnienie internowanego Mussoliniego. Na potrzeby operacji Skorzeny został oddelegowany do Luftwaffe i oddał się pod dowództwo generała, Kurta Studenta, któremu zostało powierzone dowództwo nad całą operacją. Wkrótce nastąpiło spotkanie, podczas którego zaplanowano szczegółowo operację wyzwolenia Mussoliniego. Była to jedna z najtrudniejszych operacji komandosów niemieckich ze względu na trudny teren, w którym przyszło im działać. Mussolini był strzeżony naprawdę dobrze. Znajdował się w budynku na szczycie góry. Na górę prowadziło albo zbocze, które było odkryte na ostrzał włoski, albo kolejka górska, która rzecz jasna była wyłączona i obstawiona przez żołnierzy. Dodatkowo Niemcy przeprowadzili lot rozpoznawczy za pomocą bombowca wyposażonego w aparat fotograficzny, lecącego ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Zdecydowano się na przeprowadzenie operacji z powietrza, ale tutaj nie będę omawiać szczegółowo tej operacji, gdyż poruszałem już ten temat na kanale Światowa Historia. Możecie znaleźć ten film i ten film wyświetli się na koniec tego materiału. W każdym razie Mussoliniego udało się wyzwolić i z jednej strony można powiedzieć, że Mussolini wrócił do władzy, ponieważ teoretycznie do niej wrócił, ale praktycznie był to koniec Mussoliniego i gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy w tym momencie zakończyć tę historię i powiedzieć, że tak padł faszyzm we Włoszech. Ale Mussoliniego czekało jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie egzekucja oraz wojna domowa we Włoszech, ale o tym opowiem w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie oraz oczywiście do filmu poświęconego wyzwoleniu Mussoliniego z rąk włoskich. Trzymajcie się, cześć!